Witam. Proszę Państwa, mam pewien pomysł, aby wykorzystać kilka magrawów do zasilania instalacji centralnego ogrzewania w domku jednorodzinnym. Myślę, że jest to możliwe przy niewielkim nakładzie środków finansowych dla domu o powierzchni do 120, no może maksymalnie 150 metrów kwadratowych. W zapasie dobrze jest mieć ogrzewanie gazowe, no albo zdecydować się już całkowicie przejść na ten prąd. Koszty eksploatacji mogą być niewielkie, jeśli magrawowcy wiedzą, o czym mówię, no to tutaj temat jest zrozumiały. Koszty ogrzewania na taki domek mogą sięgać od 2 do 3, nawet 4 tysięcy złotych, więc no jest o co tutaj może nie tyle walczyć, ale czym się zainteresować. Zajmuję się zawodowo projektowaniem instalacji, w tym gazowych, centralnego ogrzewania, montażem kotłów, ale też i projektowaniem instalacje wodne, kanalizacyjne. No, temat przegryzam ze znajomymi elektrykami. I sytuacja no, kształtuje się w ten sposób, że mamy listopad 2016 roku. Na początku 2017 będę miał u siebie urządzenie typu Magraf, które daje tylko 3 kW energii. To jeszcze w perspektywie dłuższego czasu. No, tak jak mówię, w tych rozważaniach, które mamy na dzień dzisiejszy, pojawia się idea kolejnych urządzeń podłączonych do jednego kotła elektrycznego. Ja Państwu może tak pokrótce tylko przedstawię, o co chodzi. Kotły małej mocy, może inaczej, podgrzewacze elektryczne małej mocy, tam do 4 chyba, czy do 3 kW, może do 6 nawet, one działają na 230 V. Natomiast urządzenia o większej mocy działają już na 400 V, czyli to są urządzenia trójfazowe i takich z Magrawa nie zasilimy. No, można zasilać nawet te mniejsze z Magrawa, no, wtedy dopłacamy różnicę, te kilka kilowatów, które weźmie urządzenie, no, trzeba już po prostu pokryć z własnego budżetu. Tu chodzi o jednak obejście tej ścieżki. Można to zrobić w ten sposób, że rozdzielamy urządzenie na, czyli kocioł elektryczny, na osobne grzałki. Każda grzałka musi być włączona do własnego obiegu. Ja może jeszcze tak przedstawię pokrótce, jak jest kocioł elektryczny zbudowany. Składa się z 3, 4 lub 6 osobnych grzałek. Pytanie, jak to skonfigurować, no to już jest rozmowa bezpośrednio z producentem, ponieważ interesuje nas moc, no, 3 kW, tak? Żebyśmy mieli te maksymalne oszczędności. Przy kotle o mocy 24 kW tych grzałek, załóżmy, może być 6 lub 4, zależy od producenta. No i 24 dzielone przez 4 grzałki, tak? Mamy 6 kW. To jest za dużo, aby Magraf to pociągnął, ale proszę Państwa, przy przejściu na 230 V, przepraszam, z zasilania trójfazowego, czyli siłowego, moc kotła maleje nam o połowę. Czyli tak naprawdę, kupując kocioł 24 kW, ale włączając osobno grzałkę każdą do osobnego, przez osobny magraf do osobnego jakby zasilania, do osobnej fazy, możemy, czy inaczej, spada nam moc kotła do 12 kW i w tym momencie no, potrzebujemy 4 magrawy po 3 kW. Za pełną moc na domku, czy 120 metrów powinno być pokryte w pełni
przez moc kotła 12-kilowatowego przy dużym mrozie. Duży mróz, no ja rozumiem 24 stopnie. Przy takiej temperaturze, jaką mamy w listopadzie, czy powiedzmy przez większą część obecnych zim, no można się spodziewać, że ta moc będzie używana w granicach 5, 4, może 8 kW, czyli no znacznie mniej niż byśmy mogli sobie oczekiwać. Jeśli pokryjemy to zużycie, z, że tak powiem, z mocy Magrava, no zyski będą znaczące. Pytanie do konstruktora kotłów, do elektroników, jak to skonfigurować z urządzeniem. Ja zadam takie pytanie na początku 2017 roku. Jeśli będą jakieś, przepraszam, informacje konkretne, no to wtedy postaram się to przedstawić. Przy ogrzewaniu grawitacyjnym, jeśli ktoś ma niepompowe, nie potrzeba będzie kupować pompy do kotła, ponieważ no, będzie się to rozchodziło pod wpływem konwekcji ciepła, czyli ciepła woda sama pójdzie sobie w obieg, nastąpi wymiana. Tutaj uważam, że te 400 zł można by było sobie oszczędzić na pompie. Jeśli ktoś z Państwa ma w budynku bądź w mieszkaniu już naczynie zbiorcze zamknięte, przeponowe, no to można je sobie wykorzystać. Można też tutaj oszczędzić jakieś pieniądze. Koszt zakupu kotła elektrycznego na dzień dzisiejszy o mocy 24 kW to jest jakieś 2400 zł. Ale zawiera kocioł taki, zawiera no, wszystkie, znaczy, wszystkie, przepraszam, zabezpieczenia, zawór bezpieczeństwa, naczynie zbiorcze, pompa. Rezygnując z tych dwóch ostatnich, no, możemy dojść do znacznie niższej kwoty. Pytanie o koszt 4 magrawów. No, jeśli ktoś sam je wytwarza, no to te koszty będzie miał minimalne, bo praktycznie własna praca i tylko druty. Jeśli kwestia zakupu, być może jakiś dostawca da upust handlowy, tak? Wszystko jest możliwe. Proszę Państwa, pytanie jeszcze raz do elektroników, elektryków zajmujących się produkcją takich kotłów o możliwość skonfigurowania osobnego zasilania do każdej grzałki, bo to jest jakby warunkiem też no, dalszego działania. Kwestia kolejna to połączenie, zmostkowanie zera u tych wszystkich grzałek na jedną fazę, czy na jedno, przepraszam, na jeden przewód. No to jest pytanie już dla fachowców. Jeśli popełniłem jakieś błędy bądź gafy elektryczne, a powiem szczerze, w elektryce mocny nie jestem, to przepraszam Państwa, proszę o wybaczenie. Ewentualnie proszę też o korektę, jeśli ktoś z Państwa będzie miał no, konkretne informacje, jak to zbudować, jak to pomostkować, aby to było i estetyczne, i no, działające tak, jak sobie tutaj oczekujemy. Istnieje jeszcze coś takiego jak BHP duchowe bądź powiedzmy energetyczne, nasze BHP. Nie mówię tu o instalacji elektrycznej w budynku, a o czymś takim jak channelingowe przekazy pana Keshe. Proszę pamiętać, że on czerpie te swoje informacje nie z własnej wiedzy, a ktoś mu to podszeptuje. No, w związku z tym, że jest za dużo informacji, które mówią o tym, że wprost, że on to bierze od kosmitów, no to proszę Państwa, proszę też pamiętać, że warto by było to przemodlić. Ja nagrałem osobny film pod tytułem Medytacja z Magravem i Medytacja z Długopisem Zdrowia. Proszę sobie to obejrzeć. Ja wiem to, że Magrav działa tak na energetykę człowieka, że czyści, on dosłownie czyści. Inaczej, te procesy, które wzbudza Magrav, czyszczą energetykę człowieka aż do 9 warstwy łańcuchów DNA. Pamiętajmy, że mamy ich 12, więc te
trzy najwyższe, które Magraf nie dotyka, no powiedzmy zarezerwowane są dla Boga, dla boskiego wsparcia. Ołtar nie dopuszcza takich mechanicznych urządzeń, aby no, jeden drugiemu nie czynił krzywdy. Więc ja tu proponuję poważne medytacje i poważne modlitwy przeprowadzić w tej kwestii używania jednego urządzenia typu długopis, jednego urządzenia typu Magraf, ale też no, pojawia się pytanie, co z czterema bądź pięcioma, które działają w budynku. Powiem tak, że przy trzymaniu dwóch długopisów zdrowia na raz, równocześnie w obu rękach, no z tym, że powiedzmy w ciągu dnia przez 3 godziny, ale dwa długopisy, 3 godziny, ja miałem za dużo energii. Wiem, że informacje są takie, że zaczynamy od 5 minut, kończymy na pół godzinie na jednym długopisie. Ja trzymałem dwa, zresztą jest to na filmie pokazane, jak to wyglądało. No pytanie, jak wytrzymamy z czterema czy pięcioma magrawami. Sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie, kiedy no, pojawiają się nowe channelingi ze strony pana Keshe i już na poziomie listopada 2016 roku są zapowiedzi o jakby nieograniczonych mocach urządzeń energetycznych, które będziemy mieli do dyspozycji z darmową energią. Więc być może te kotły elektryczne no, stawimy gdzieś do lamusa, albo ta cała idea, którą tu przedstawiam, za pół roku, za rok zupełnie będzie niepoważna. Nie wiem, to się wszystko będzie pojawiało, nowa wiedza w czasie. Dziękuję za uwagę.